Cześć, tu Maciek Ziegler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym poopowiadać troszeczkę o stresie. No, teraz mamy go coraz więcej, kończy się rok, stresu coraz więcej. Dlaczego? Ano dlatego, że wiele zmian w najbliższym czasie się szykuje, szczególnie dla przedsiębiorców, ale właściwie dla każdego statystycznego Polaka, jak to się mówi, który musi zapłacić podatki, który będzie się musiał w jakiś sposób rozliczać. Tutaj no, przypomnę kolejny raz, że podatki płacimy wszyscy, bo może się komuś wydawać, że ten film jego nie dotyczy i w ogóle podatki go nie dotyczą. Przecież jestem emerytem, podatków nie płacę. Tak? A w takim razie, jeżeli za bułkę płacisz plus VAT, to ten VAT to nie podatek przypadkiem? Może po prostu cię to nie interesuje, ile jest tego podatku w tym, co na co dzień kupujesz. Więc wracając do rzeczy, dużo stresu na nas spada. Zrobiłem niedawno taki żartobliwy filmik dotyczący zawału serca. Postaram się go gdzieś tutaj podlinkować, żeby można było go sobie obejrzeć. Zapraszam jak najbardziej, a dzisiaj już taki bardziej trochę poważny, o ile się da, filmik na temat radzenia sobie po prostu ze stresem. Jak to robić? Jak zejść trochę, spuścić tego powietrza, które w nas buzuje? Bo radzenie sobie ze stresem to tak naprawdę walka z naszym organizmem do tego, aby przestał się pewnymi rzeczami przejmować, a zajął się po prostu życiem. Więc wystarczy już mojego przydługiego znowu wstępu. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Pierwszym sposobem na to, aby poradzić sobie w jakiś sposób ze stresem, jest rozmowa z bliską osobą. Oczywiście idealnie, jak mamy taką osobę w swoim otoczeniu. Może to być przyjaciel, przyjaciółka, kolega, koleżanka, ale może być to też ktoś z rodziny. Jeżeli wydaje ci się, że jesteś samotny, samotna na tej wyspie, może właśnie jak to w tej słynnej reklamie, zadzwoń do mamy, zadzwoń do taty. Może oni nie do końca zrozumieją to, co im opowiadasz, ale to opowiedzeniu komuś swoich problemów może pokazać, może spowodować to, że po prostu trochę zdejmiesz z tego plecaka, który masz na co dzień. Trochę tego ciężaru zostawisz. Nawet jeżeli rada ich wydawałoby się, że może być żadna, to jednak bierz pod uwagę, że często nasi rodzice to ludzie, którzy mają spore doświadczenie. Może nie mają doświadczenia w tym, co robisz. No, trudno oczekiwać od nich, że wszystko zrozumieją to, co im mówisz. Ale najważniejsze jest to, czy potrafią cię wysłuchać. Czy potrafią posłuchać to, co chcesz im przekazać. Bo tak naprawdę potrzebujemy kogoś, kto będzie słuchaczem. Kogoś, któremu będziemy mogli opowiedzieć, co nam leży na sercu, wątrobie, czy na jakimś innym narządzie wewnętrznym, po to, aby poczuć ulgę. Bo właśnie o to chodzi. Żeby na tyle rozładować stres, żeby poczuć tą ulgę. Jednym ze sposobów
zejścia ze stresu jest zrobieniem dla siebie czegoś miłego. Tak tylko dla siebie. Tutaj każdy ma inne możliwości i każdy ma inne sposobności. Może to będzie chwila oderwania się przez to, że siądziesz i zagrasz w ulubioną grę. A może po prostu zrobisz sobie kąpiel z bąbelkami. Może po prostu pójdziesz, kupisz taką kulę do kąpieli, wrzucisz ją do wanny pełnej wody i zrobisz sobie radość. To nie jest wielki koszt, a zobaczysz, zupełnie inaczej się poczujesz. Czy wybierzesz się w jakieś miejsce? Ja na przykład sam lubię ten stres rozładować po prostu idąc do sauny. Bardzo lubię z tego korzystać, bo ta cisza w tej saunie, albo nawet możliwość porozmawiania z kimś, powoduje to, że ten stres ucieka. Ucieka wraz z potem i toksynami, które po prostu wydziela mój organizm, pocąc się w saunie. To jest świetny sposób. Zobacz, jak wielu biznesmenów z tego korzysta. Czasami w ten sposób zrelaksowanie się świetnie wpływa na dalszą część dnia czy na dalszą część tygodnia. Zrób to dla siebie. Po prostu odpocznij. Kolejnym sposobem radzenia sobie ze stresem są ćwiczenia oddechowe. Jest całe mnóstwo fajnych filmików na YouTubie dostępnych, czy na podcastach, stronach internetowych, metod, w jaki sposób to robić. Możesz chociażby nawet skorzystać z tych metod, które proponują zwolennicy Wima Hofa, tego słynnego człowieka lodu, które ćwiczenia właściwie służą do tego, aby przygotować się do wejścia do przerębli. Nie każę ci wchodzić do przerębli, ale poćwicz te oddechy. Poćwicz to, co możesz zrobić. Nawet przez chwilę odosobnienia, nawet w momencie, kiedy masz dojechać do domu, stań sobie uliczkę wcześniej i w samochodzie poćwicz te oddechy. Zanim wejdziesz, poćwicz te oddechy. A może po prostu siądź na ławce już niedaleko domu i po prostu to poćwicz. Tu każdy ma inne możliwości, każdy ma inne sposobności. Jest to jednak świetna metoda do tego, aby poczuć to odprężenie. Trochę stresu zejdzie. Na pewno nie cały, ale niech chociaż trochę jego zejdzie. Jakiś czas temu moje dzieci bardzo namawiały mnie na to, żeby kolejnego psa do domu jako domownika wpuścić. To już jest kolejne zwierzę, odległość, znaczy tak czasowo między ostatnim a obecnym minęło prawie 10 lat, a może nawet więcej niż 10 lat. No, z wielkimi oporami zgodziłem się na to i przyznam się szczerze, w jakiś sposób jestem naprawdę, no nie powiem, że zakochany w tym psie, ale widzę, w jaki sposób odpręża mnie to. Przychodzę do domu, no bez wątpienia jest to jedyna osoba, że tak nazwę, w domu, która się aż tak cieszy z mojego przyjścia. Nawet jeżeli wezmę tego psa na ręce, chwilę pogłaszczę, jest to małe zwierzę, raptem 2,5-kilowe, więc małe zwierzątko, wezmę na ręce pogłaskać, to czuję, jak ten stres rzeczywiście ode mnie schodzi. Tutaj ciekawostka jest taka, że zawsze jak odstawiam tego psa delikatnie na podłogę, to on zawsze otrzepuje się. Zastanawiało mnie, dlaczego tak się właściwie dzieje.
po kontakcie ze mną zwierzę musi się otrzepać. Dopiero doczytałem coś takiego, że w ten sposób ono rozładowuje swój stres. Czyli tak jakby przejmowało mój stres i wyładowywało go. Tu możesz się śmiać z mojej teorii, no nie wiem, a może właśnie zainspiruje cię do tego, żeby siąść i poprzeglądać trochę internet w tym kierunku. Może to jest właśnie tak, że te zwierzęta ściągają z nas to. Ściągają z nas ten stres. Ten kontakt z naturą na pewno taki jest. Nie jeden przedsiębiorca stwierdził, że w momencie, kiedy pojechał na urlop, oczyścił głowę, nie na urlop taki na jeden dzień wypadł. Nie. Pojechał na tydzień, dwa, a nawet trzy, bo tak naprawdę mówi się, że dopiero 3 tygodnie urlopu mają sens, bo przez pierwszy tydzień jeszcze przeżywasz to, co było. Drugi tydzień wypoczywasz, a 3 tydzień to już zastanawiasz się, co będzie. Więc tak naprawdę najsensowniej jest jechać na urlop na 3 tygodnie. No powiesz, że nie masz takich możliwości. No cóż, no... Witaj w klubie. Ja podobnie. Chociaż coraz bardziej się przekonuję, że jeżeli robię ten urlop, to mam więcej pomysłów, z lepszą energią podchodzę. Ba! W tym drugim tygodniu już zaczyna mi się telefon urywać, nagle klienci do mnie dzwonią. Tak, to nie dzwonili całe 2-3 miesiące, a teraz naraz wszyscy chcą za coś mi zapłacić. Wręcz mówię o takich telefonach, a nie, że tam muszę cały czas gasić pożary, bo to się zsypało, to się zawaliło. Więc może coś w tym jest. Może jednak warto. Może ten kontakt z przyrodą rzeczywiście wspomaga nam pozbycie się tego stresu. Pomyśl o tym. Kolejnym punktem jest wysoka jakość snu. Tutaj całe mnóstwo można by było, kolejny film na to nakręcić, na ten temat, jak spać, aby się wyspać. Zresztą jest całe mnóstwo opracowań, prac i tak dalej, więc doskonale wiemy, że najpierw no w ogóle to trzeba zasnąć. Niektórzy z tym mają problem. Tutaj są różne sposoby, aby zasnąć, ale dobrze jest, jeżeli wysypiamy się, że tak powiem, dosyta. Że nie budzi nas budzik, tylko my sami już odczujemy potrzebę wstania. Wtedy jest idealnie, bo wtedy rzeczywiście nasza produktywność równa się 100%, a może nawet i więcej. Gdy jesteśmy zmęczeni, gdy pracujemy ponad siły przez kilka dni, tygodni, miesięcy, doświadczyłem tego, więc wiem, o czym mówię, to nasza produktywność jest coraz niższa. Po prostu wypalamy się. W pewnym momencie nawet coś, co stanowiło dla nas radość, po prostu staje się koszmarem. Tutaj ostatnio świetną myśl usłyszałem i w sumie zauważam, że rzeczywiście mnie to też dotyczy. Czyli jeżeli twoja praca jest twoją pasją, no to mówi się, że nie przepracujesz żadnego dnia. Tak, ale będziesz też pracować po 16-18 godzin i w ogóle nie będziesz mieć życia. Bo przecież to twoja pasja. No to czego się czepiasz? No realizujesz swoje pasje, tylko życia nie masz. Czasu dla najbliższych nie masz. Czasu dla twojej rodziny, ukochanej osoby nie masz. Na pewno chcesz takie życie wieść? Bo jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc, jeszcze tylko ten rok. I tak wiecznie. To nie jest dobra droga. Zupełnie to nie jest dobra droga. Rozładowanie stresu przez wysiłek fizyczny. To jest świetny sposób. Znam tutaj akurat bardzo dobry przykład. Mam
znajomego, który prowadzi sklep, gdzie czasami potrafią klienci doprowadzić go do tak zwanej piany. Wtedy mój kolega robi się zaskakująco, niesamowicie uprzejmy. To już pokazuje, jak bardzo jest wściekły, jak bardzo gotuje się w nim. Mówi z niesamowitą uprzejmością: bardzo przepraszam, szanownego pana. Muszę na sekundę pójść na zaplecze. Po czym wychodzi na zaplecze, a tam ma powieszony worek treningowy. Nawala go ile się tylko da. Czasami nawet tam lecą bluzgi i tak dalej. Rękami, nogami i kopie, no masakrę robi. Może nawet sobie wyobraża tego klienta, który tam stoi przy ladzie i po prostu ten worek za niego dostaje. Po czym wraca, poprawia włosy i mówi: bardzo przepraszam, szanownego pana, że musiał pan oczekiwać. W czymże mogę pomóc szanownemu panu? No, czasami klienci już po tym przedstawieniu po prostu wychodzą, ale wielokrotnie sami się zastanawiają, co właściwie jemu robią. I to też jest jakaś metoda. Po drugie, cały dzień cię wkurza szef, idziesz na siłownię, ponawalasz ten worek, nakopiesz na tam, nawsadzasz ile się tylko da. Wspaniały sposób na rozładowanie stresu. Albo możesz siąść w kobiecej wersji na rower i zrobić ileś tam kilometrów, albo na bieżni z możliwością podniesienia, zdobyć Mount Everest. To też jest świetna metoda na pozbycie się stresu. Takie zmęczenie organizmu w sposób fizyczny. Spróbuj. Są ludzie o dużej wrażliwości i to od razu powiem, że to są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To wcale nie jest domena kobiet, którzy po prostu muszą się wypłakać, wyżalić. Niekoniecznie komuś. Może to wystarczy w poduszkę, tak? Jak to tutaj pewna kobieta na pracy zdalnej, kiedy jeszcze musiała się zajmować tam kilkoma dziećmi swoimi własnymi, po prostu co wieczór szła wypłakać się do szafy, gdzie się zamykała, opróżniając butelkę wina. To jest jakaś metoda. No wiem, można stać się alkoholikiem. No może tak. Z drugiej strony czasami nam tego trzeba. Tego wyrzucenia z żalu z siebie. I to na pewno jest lepsze, wyrzucenie tego żalu z siebie, niż zaciskanie pięści i zamykanie się w sobie, duszenie tego w sobie. To duszenie się w sobie na 100% odbije się na twoim żołądku, układzie trawiennym i innych takich rzeczach. Także jakieś wrzody, czy inne takie przyjemności, hemoroidy, inne, no to masz zagwarantowane. Więc pytanie, czy chcesz rzeczywiście to robić? Czy duszenie w sobie tego gniewu to jest dobry pomysł? Tak naprawdę mówi się, że duszenie w siebie tych żali to jest mszczenie się na własnym organizmie. No co on ci winien jest? Po co mu to robisz? Dlaczego mu to robisz? Nie rób tego. Stanowczo tego nie rób. Sposobem na radzenie sobie ze stresem bez wątpienia jest też słuchanie muzyki. Tutaj przypomina mi się od razu słynna scena z filmu The Short, gdzie człowiek, który wrzucił potężne pieniądze swoich klientów w coś, co na dany moment nie przynosiło żadnych pieniędzy, jest bombardowany setkami telefonów, maili od ludzi: co żeś zrobił z moimi pieniędzmi? Oddaj moje pieniądze. A
tym momencie on doskonale wie, że się nie myli, że lada moment karta się odwróci. Ale w tym momencie potężna ilość stresu, jaka go dotyka. Jeżdżą po nim w prawo i w lewo wszyscy. Szef, klienci, no wszyscy mają do niego pretensje. Co robi? No cóż, wtedy jest świetny moment na heavy metal, a szczególnie na odegranie niektórych co bardziej ognistych fragmentów na perkusji czy korzystając z gitary elektrycznej. Też pewien sposób świetny na to, aby wyrzucić z siebie złe emocje. A może w ten sposób też pośpiewasz razem ze swoimi ulubieńcami. Po prostu wydrzesz się na całe gardło, śpiewając tak jak oni. Drąc się tak jak prawdziwy heavy metalowiec, przypalany ogniem piekielnym w pewną część ciała. Na pewno dobrym sposobem na stres jest unikanie używek. Ja wiem, że są tacy, którzy no to teraz muszę se zapalić. Albo teraz napiję się coli. Albo teraz coś innego. No dobra, to wszystko pięknie, ale tym akurat to załatwiasz sobie swój organizm. Ale co mi tam i tak dalej. No, oddziały szpitalne pełne są ludzi, którzy mówili co mi tam. Po drugie, pełne są ludzi, którzy dopiero po niewczasie zrozumieli, że po prostu jak zaniedbali organizm, to on im wcześniej czy później odpłaci za to. Więc to na pewno nie jest dobra droga. Na pewno to nie jest dobra droga. W dzisiejszym filmie przedstawiłem Ci 9 w sumie sposobów na to, aby powalczyć ze stresem. Czy któryś z nich stanie się Twoim faworyt, ulubionym? To już Twoja sprawa. Chciałem Ci je przedstawić po to, abyś mógł, abyś mogła spróbować po prostu różnych metod. Może warto uświadomić sobie, że nie jest tylko ten sposób, który masz i który działa lub nie działa. Może warto spróbować inne. Właśnie te pozostałe z tej listy. Nie wymyślałem tutaj sposobów takich, które wymagają potężnych nakładów finansowych czy stawania niemalże na głowie. Tylko pokazywałem Ci przykłady, które w większości nie wymagają nakładów, nie wymagają nie wiadomo czego. No tutaj jeszcze chciałbym podkreślić to, że jeżeli się komuś zwierzasz ze swoich problemów, to niech to rzeczywiście będzie Twój przyjaciel albo osoba zupełnie anonimowa, bo tak też można. Zupełnie anonimowa, ale miej pewność, że to osoba zupełnie anonimowa. Zwierz się nie podając żadnych szczegółów, jak tak uważasz. Zawsze warto udać się do tych osób starszych. Jeżeli nie dogadujesz się z mamą, tatą, może dogadujesz się z babcią. Może ktoś jeszcze istnieje na tym świecie, komu po prostu wyłożysz to, co leży ci na wątrobie. Bo to jest wspaniała metoda. A może po prostu będzie to zwierzę, któremu wyszepczesz wszystko do ucha, co tak naprawdę cię męczy i trapi. On popatrzy na ciebie mniej lub bardziej inteligentnym wzrokiem, pokazując, że rozumie lub zupełnie nie wie, o czym ty właściwie do niego mówisz. To wszystko w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że trochę Ci pomogę, że trochę pomogę Ci w tym, aby pozbyć się tego stresu, zdjąć trochę z tego garba, z tego plecaka.
po prostu rzucić, żeby twoje życie było lżejsze, czego ci oczywiście bardzo życzę. Bo tak naprawdę każdy musi sam być sobie sterem. Każdy musi sam odrobić lekcje, każdy musi sam poukładać te swoje klocki tak, aby był szczęśliwy, aby to wszystko się jakoś poukładało. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Musisz to zrobić samemu. Jeżeli uważasz, że ten film warto komuś polecić, nie krępuj się. Jeżeli oglądasz na telefonie, wybierz opcję udostępnij, wybierasz SMS-a osoby z książki adresowej i po prostu im wysyłasz SMS-em. Jeżeli oglądasz to na YouTubie, możesz, korzystając z komputera, też bierzesz udostępnij, mailem wysyłasz, czy po prostu wklejasz na swoje media społecznościowe, czy w inny sposób udostępniasz konkretnym osobom. Każdy z nas ma takie osoby, które są pełne stresu, złości. Może akurat warto podesłać takiej osobie ten film. Może coś to da. Bądźmy dobrzy dla innych. Udostępniajmy takie materiały. Niech mają możliwość zobaczenia tego, że można żyć zupełnie inaczej. Zapraszam cię serdecznie na mój kanał na YouTubie Sukces Studio pisane razem. Tam blisko 150 filmów już jest, które myślę, że warto znaleźć coś dla siebie jeszcze. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Staram się, żeby co tydzień ukazało się przynajmniej 1-2 odcinki. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkiego co najlepsze, aby twoje życie było coraz lepsze, wspanialsze. Żebyś był, żebyś była zadowolona ze swojego życia. Żebyś mogła powiedzieć, że tak, to jest to, czego oczekuję. Bo to bardzo ważne w życiu. Często, mimo różnych przeciwności, da się to jakoś ułożyć. Jak to powiedział ktoś mądry, nie przypomnę sobie w tym momencie kto, dopóki żyjesz, gra trwa. Więc niech gra trwa i wygrywaj. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wszystkiego najlepszego życzę. Dziękuję. Do zobaczenia.